Porozmawiali sobie teraz Pliński z Bartmanem. Kubiak trafiony. Zawahał się Michał. Nie był pewny, czy jest piłka dobra i czy aby jej nie przepuścić. Zdaje się jeden i wybór, i jeden i drugi był błędem. Piłka była dobra i trzeba było chyba ją przyjmować. Linie do Kubiaka, teraz lżej, teraz nie po skosie, teraz przez ręce atakował. No bardzo sprytna forma wykonania ataku, zaskoczyła obrońców, ale muszą rozwiązywać trudne łamigłówki. Ależ to fajnie zmieścił między antenką a dwoma blokującymi. Tak jest, chyba mówi nam wszystko. Liniedo. Idealne przyjęcie, może zagrać wszystko. Kurek ściągał tyle mocno, że Rusek miał szans tutaj w obronie. Przypomina mi się pierwszy pojedynek, w którym Jastrzębski Węgiel dużo zagrywek posyłał na Winiarskiego. Do tej pory tego w tym dniu jeszcze nie stosował. Ciekawe, czy może jest to jakaś odmiana, czy to tylko pojedyncza zagrywka. Liński trafił. As serwisowy Daniela Pińskiego dzisiaj bardzo dobrze zagrywa ten środkowy skry. Cóż, lepiej piłki nie można posłać. Bodaj ósma zagrywka, nie zepsuł żadnej. Pierwszy as serwisowy, kilka bardzo trudnych piłek. Side out, this chair from Pliski in the corner doesn't matter, it's one normal point. Side out and come on, eh? Odpowiedzi co do zagrywki Pińskiego, jak się ustawić. No i oczywiście koncentrujemy się na jednej akcji, bo tylko jeden punkt straty też, 7 do 8. Powiedzmy sobie szczerze, nie pomogą żadne uwagi żadnego trenera świata. Tak naprawdę to nie pomoże żadne ustawienie, bo precyzja, którą zagrał teraz Daniel Pliński, była właściwie perfekcyjna. Już nic bardziej precyzyjnego nie można sobie wymyśleć. Daniel Pliński ponownie czwórka w składzie bełchatowskiej Skry na zagrywce. No w tym ustawieniu Paweł Rusek i Kubiak przyjmują 65% powierzchni boiska. Kibice tutaj protestują, że zagranie było nieczyste, ale chyba mieściło się to w kanonach siatkarskiej sztuki. Tak to zostawmy. 8 do 8. Ważne, że wykorzystali tą akcję gospodarze. Zamiast dyskutować, skoncentrowali się na skończeniu akcji. Zobaczmy. No. Wcześniej sędzia odgwizdywał, wprawdzie przy tych pozycjach troszeczkę zachwianych, ale tak była naj... Nazwijmy to na razie plażówką, bardziej niż czystym podbiciem. Gramy tymczasem dalej. Kurek, bloki, gdzie ta piłka spadła? Jednak w polu. Próbował na siłę rozwiązać atak. To są poważni przeciwnicy na siatce. Tutaj spójrzmy, ten zasięg Michała Łasko jednak jest znaczny. Kubiak zaryzykował, ale piłka poszła po taśmie w auta, więc ten błąd niewielki teoretycznie. To jest jedno z ciekawszych ustawień Jastrzębskiego Węgla, gdzie Kubiak z Pawłem Ruskim mają 80% powierzchni boiska. Przynajmniej taką pozycję przyjmują wyjściową. Ale poradzili sobie z Falaską. Będzie akcja. Będzie kontra. Ależ potrójny blok i to Holmes skoczył najwyżej. To jego ręce były naprzeciwko piłki posłanej przez Blazłego. Już kierunek ataku Mariusza Blazłego wskazuje na to, że dzisiaj atakujący Skry nie jest zbyt pewny swojego uderzenia po zewnętrznej strefie bloku. Bije do wewnątrz. To się mści. Długo, długo odbudowuje się Mariusz Blazły w dzisiejszym starciu. Jeszcze raz na prawe skrzydło, teraz Kurek, a on radzi sobie w tego typu sytuacji. To była akcja bardzo dobrze i bardzo szybko rozegrana.
nie miał szans Wyszek Bartwan. Poza tym liczył na piłkę szerszą do Antenki, a oni zagrali taką troszeczkę niepełną. Dobrze Kubiak. Bartman nie zdążył tutaj Blazły zakryć, ale podbili to obrońcy. Zobaczmy, Winiarski. Trafił, będzie po bloku i było po bloku. No teraz będzie sędzia miał, nie będzie to przyjęte za... Wydaje mi się, że zwraca teraz to, co zabrał w poprzednich dwóch tego typu spornych sytuacjach. Dwa razy nie widział bloku. Ale tym razem był to... Teraz bądź się dotykał. I tym razem to był od bloku. Bez bloku. Teraz Łasko nie zdążyli tutaj połapać się w tej sytuacji Bełchatowianie. 12 do 10 odskoczyli szybko. No, chyba jeszcze w tej sytuacji została poprzednia w głowach. Skra zagrała opcją bloku. To jest sytuacja, w której skazuje się zespół na moment ogromnego ryzyka. Będzie grała na piłka przez siatkę. Może grać Jastrzębie. Bartman blokowany. Jeszcze jednak piłka w Dżerusek. Wystawi oczywiście do Łaski. Jeszcze gramy. Ależ teraz obrony z jednej, z drugiej strony. Zatorski musi wystawiać. Wlazł, nie ryzykował. Lekko. Kubiak z wyskoku chyba niepotrzebny przeszkodził Ruskowi, a jednak Łasko blokał. Ogromna ambicja zawodników Jastrzębskiego Węgla, choć w tej ostatniej akcji mieliśmy wszystko, czego wymaga akcja wizualnie atrakcyjna. Bardzo dobre obrony po obu stronach. I ponownie wydaje się, że kluczowy jest bardzo pasywny atak Mariusza Wlazłego. On ma piłki, które normalnie kończy. Albo przynajmniej bije na tyle mocno, aby utrudnić przeciwnikom wyprowadzenie kontry jakokolwiek z rozegranej ekstremalnej, ekstremalnego wysiłku w defensywie. Posłuchajmy. Czas na skry. Jakby pójść tym tokiem myślenia, Marcin, trzeba się zastanowić, co jest w głowie Falaski, który na razie kontynuuje grę w formie różnego rozegrania i wydaje się, że on często piłkę do Mariusza Wlazłego również rozgrywa. Ale na tych kontrach sytuacyjnych, gdzie już wiadomo, że przeciwnik ustawi blok, czy to podwójny, czy potrójny, mimo wszystko dalej wierzy w Mariusza. Nie ma odciążenia, nie ma przerzucenia może większej ilości pod Bartosza Kurka, pod Pajpa, może lewy atak Winiarskiego, który dzisiaj no, praktycznie w ataku, nie wiem, kilka akcji. Tak, nie, w pierwszych dwóch setach Mariusz Wlazły 21 ataków wyprowadził, podczas gdy na przykład Michał Łasko, gdy normalnie ta proporcja była odwrotna, tylko 13 razy atakował. Tak jak mówiłem, w poprzednich dwóch meczach to było zupełnie na odwrót. To Łasko był główną siłą Jastrzębskiego Węgla i miał więcej, znacznie więcej ataków niż Wlazły. Bądźcie, idealnie zagrana piłka. O, wykorzystane dobre przyjęcie. Te akcje będą się, myślę, mnożyły. Zbigniew Bartman. 14 do 11. To jest trzypunktowa przewaga. To jest ta chwila oddechu. Blazły po bloku. Znowu będzie utrzymana piłka w grze. Winiedo. Do Łaski. Potężny atak. Piłka będzie po drugiej stronie. Zobaczmy. Jeszcze wyciągnął to Zatorski. No i cudowna obrona opłaciła się. Muszą ponowić atak. Bądźcie! Jest boisko 15 do 11. 4 punkty przewagi Jastrzębskiego Węgla. Tak dobrze jeszcze nie było. No i przede wszystkim to wynika z siatkarskich akcji. To jest... To odczuwa Skra. To jest najlepszy okres w dzisiejszym meczu Jastrzębskiego Węgla. Sami zdobywają punkty. Nie dostają ich od przeciwnika. Potrafią zatrzymać ataki drużyny Skry, to i na kontrze, i w pierwszej akcji, a sami są skuteczni. Także mądra była gra Skry w drugim secie, szczególnie w końcówce. Teraz to zupełnie się odwróciło. 15 do 12, Mariusz Wlazły może zagrywką, może teraz włączy swoją torpedę. Bardzo mocno, ale piłka dograna idealnie do siatki. Bądźcie, leciutko! Bardzo dobry wybór Holendra, jeśli chodzi o formę ataku. Przyjęcie Kubiaka oczywiście kluczowe.
16 do 12, druga przerwa techniczna, ależ to jest mecz do analizy, dla statystyków, dla trenerów. Ileż można teraz podpowiadać swoim podopiecznym. Tempo, 6 razy Bartka, 6 razy Łasko. Skupiamy, przyprawiamy, ok? Jaka nie ma, teraz doprawiamy, popatrzmy. Mnie nie dziwi, że na tym poziomie drużyny nie grają z żelazną konsekwencją i stałą taktyką. Tu ten mecz ma swój rytm, ma swoje odmiany. Słyszeliście Państwo wyrywkowo, co się działo po stronie Skry. Te wyrywkowe dane, ilość ataków i do kogo już powodują zmianę reakcji, wpływają na podjęcie decyzji. 6 ataków Bartman, 6 Łasko, grają bez Kubiaka. To oczywiście jest informacja dla blokujących. Jak będzie wykonane? Ja powiem tak, Winiedo dzisiaj gra naprawdę ciekawie. Ja z taką pewnością siebie bym nie przewidywał, czy kolejne akcje będą szły w tym samym. Powiedział w takiej, tej samej, w tym samym rozkładzie. Michał Winiarski, 16 do 13. Bardzo trudna piłka do przyjęcia. Bartman, Antenka Kubiaka, Antenka. Sugeruje Michał Kubiak, że to było po bloku dotknięcia Antenki i tak właśnie pokazuje arbiter główny. No, ciekaw jestem tutaj powtórki, zobaczmy. Jeśli to prawda, to jest majstersztyk. I tak jest. Ręce blokującego Miguel Angela Falaski. I znowu Falaska tutaj ma minę, tak jakby był święty. Tak jakby nic się nie stało, ale to jest doskonała decyzja arbitra. Bardzo dobrze odczytał tą sytuację. No, Falaska jest znany z tego, że potrafi grać, że potrafi udawać się niewiniotko, a tymczasem trwa narada arbitrów. No jeśli zmienią... My nie możemy oczywiście wzywa wspomnieć. Jeszcze arbiter główny liniowego. I to prawda, bo ten... On miał najlepszy przegląd na tą sytuację. Najlepsza sytuacja do oceny, jego pozycja i spokój. Tak, tak. Absolutnie liniowy potwierdza tą informację i ona jest słuszna. To jest słuszna decyzja. To jest słuszna decyzja. Nie ma co tutaj dyskutować. Powinni szybko bełchatowianie zapomnieć o tej akcji. Chyba że grali troszeczkę na czas. Chcieli troszkę zdenerwować przeciwników, bo wiedzieli, że tak naprawdę Falaska popełni błąd. To sędzia musi do końca ocenić, a nie zawodnicy wspomagać. Potrójny blok, będzie sytuacyjna piłka, musi jest być przebita obrona. Na drugą stronę, gramy, a źle Winiedo utrudnił troszkę rozegranie. Łasko, blokaut, ależ teraz wszystko układa się po myśli Jastrzębskiego Węgla. Sporo szczęścia w trudnych piłkach sytuacyjnych. No i proszę, takiej zmiany w skrze Bełchatów dawno nie widzieliśmy. To jest czas największych zawodników play-offy, ale i im czasami jest potrzebne wsparcie. Zobaczymy. Atanas Pijewicz, no wyrwany do gry w bardzo trudnym momencie tego pojedynku. Nie było widać wcześniej, aby Jacek Nawrocki ostrzegał swojego zawodnika, że go wprowadzi na plac gry. Pierwszy atak Atanas Pijewicz, out! No, poszedłbym o każde pieniądze, że w pierwszej akcji Falaska nie da młodemu Serbowi akcji do gry. Ale Atanasijewicz bierze na siebie ten błąd, pokazuje Falasce, to ja przestrzeliłem, a nie ty cośkolwiek zepsułeś. Jest to próba charakteru dla Serba, natomiast przez moment, a właściwie cały czas Państwo może w telewizji tego dokładnie nie widzą,
ale on kwi w twarzy nie ma. Nie wierzę, żeby był wolny od emocji. Ten pan za to jest pewnie w tej chwili pełen emocji. Prezes Jastrzębskiego Węgla, który myślę, że widzi szansę na wygranie dzisiejszego starcia. Set numer 3 układa się na razie bardzo dobrze dla gospodarzy. Kurek. Chyba jedyna siła w ataku, która funkcjonuje na przestrzeni tych trzech setów mniej więcej równo. Ale nie nadużywana. Przy problemach nie widzę jakby reakcji. No falaski. Daniel Piński. Teraz przyjęty dobrze. Szybko do Kubiaka i poradził sobie. Tempo gry Jastrzębskiego Węgla załatwia jakby sprawę skuteczności bloku Skry. Bardzo mało skutecznych bloków. Już set drugi, który Skra w sumie wygrała, tylko jeden blok. Karol Kłos w miejsce Marcina Możdżonka na placu gry. On wychodził w poprzednich meczach w pierwszej szóstce. On był na środku z Pińskim. Ależ teraz nieprzyjemna piłka. Odpuścił Karol Kłos, przyjmował Kurek. Broni Winieda. Łaska. A po trójnym bloku. Niewiarygodne. To jest teraz koncert gospodarzy. Grają niemal perfekcyjną siatkówkę. Tak, wszystkie akcje, obojętnie czy to pierwsza akcja, czy kontra, kończą się. Asekuracja, pierwsza klasa. I Łasko skończył. Zatorski na trzeci metr przyjęta piłka. Kurek na potrójnym bloku i znów skutecznie. No musi szukać Falaska zawodnika, który mu skończy kilka akcji. Nie ma też specjalnego wyboru. Falaska, 6 punktów straty. Teraz to Jastrzębie może grać spokojnie, to Jastrzębie może pilnować swojej przewagi, tak jak to było w drugim secie, ale wówczas dla Skry. Russell Holmes na zagrywce. Zatorski, spokojne przyjęcie. Kurek jeszcze raz. Widać, że Falaska trzyma swojego teraz głównego atakującego. Teraz dodatkowo rozegrał piłkę. Jesteśmy w tym samym fragmencie meczu, tylko zmienili nam się bohaterowie. Jak będzie rozwiązana końcówka? Kto musi ryzykować? Odpowiedź jest jasna. To musi ryzykować drużyna Skry. Bełchatów ma stratę bardzo wyraźnie. Adesso Kurek, se na bomba difendiamo. Kurek, if strong defense. Oh, if the ball touch the net, push the ball on the net. Come on, Teraz czas taki na uspokojenie troszeczkę swojej drużyny, no i oczywiście podpowiedź przy zagrywce Kurka. Kurek jest na zagrywce i w związku z tym, jeśli to będzie bomba, no to przede wszystkim, panowie, utrzymujemy piłkę w grze, bronimy, nie przyjmujemy. Jeśli dotknie, jeśli pójdzie po siatce, to szybko do siatki, szybkie dogranie, aby przyspieszyć rozegranie. Zobaczmy, Kurek, będzie bomba. Jest to obrona Kubiaka. Winie to oczywiście sytuacyjnie do Łaski, jest piłka w grze, jeszcze Zatorski, Falaska, Kurek, kończy wszystko Kurek. Mimo podwójnego bloku, no i tutaj nie wiem, czy nie trafiony piłką, nawet na pewno trafiony, dość nieszczęśliwie daje się w palce Kubiak, on miał wybitego palca i nie, dobrze, to jest nie palec. Uśmiech. Ale reakcja Michała Kubiaka teraz bezcenna. Uśmiechnął się tylko do fizjoterapeuty, do masażysty. Powiedział, wszystko w porządku. Ja sam wrócę do gry. I rzeczywiście, chwila oddechu. Gdyby to był ten zatejpowany kciuk, który wspomniałem, że był już dwukrotnie zdaje się. A za niego chwycił się. To by było naprawdę bardzo niebezpieczne. Ależ piłka spadła teraz na pierwszy metr. Bartman znowu z trzeciego metra. Mocno uderzył, bardzo trudnie Zatorskiemu obronę. Zobaczmy, ważna piłka. Za darmo oddana na drugą stronę. Winiero teraz może rozegrać. Może rozegrać, ale bunt jest złapany przez Kłosa. O, dobrze, Karol Kłos. Ależ teraz uśmiechnięty Kłos odczytał to kapitalnie.
Klasyczny blok na wszystkie kierunki, rozrzucenie dłoni zadziałało perfekcyjnie. Potiewie, to jest jego porażka indywidualna, przegrał ten pojedynek. Kurek cały czas na zagrywce. As serwisowy, nieprawdopodobne, 22 do 19, tylko 3 punkty przewagi, będzie chyba czas dla Lorenzo Bernardiego, pokazuje swoim podopiecznym, był as, była piłka w polu, tak jest, przerwa. Dość wysoka parabola lotu spowodowała, że Michał Kubiak ocenił piłkę jako autową. Why, te relax! Brief in, brief out, te relax, side out! And we will finish the set. Come on! Sami Państwo słyszą, weźcie głęboki oddech, powietrze do środka, wypuszczamy, relaks, odpoczynek, spokój. Panowie, nic się nie dzieje, spójrzcie na wynik, kończymy partię numer 3. Do tej pory jego zespół nie miał większych problemów z doborem akcji, z zakończeniem pozytywnym, choć kilka akcji oczywiście odbyło się w takich rozdaniach nie do przewidzenia. Ta piłka wybijała się szczęśliwie po bloku dla drużyny Jastrzębskiego. No jest pytanie, czy Bartosz Kurek utrzyma równie agresywną zagrywkę. Dwa razy serwował po timeoutach, dwa razy wziął timeout teraz w krótkim czasie. Lorenzo Bernardi, łasko na podwójnym bloku. Głos. On powstrzymał swojego rywala. Jeszcze raz do łaski, teraz po skosie. Ależ trafił. No, fantastyczna precyzja ataku. Do blokujących nie można mieć cienia czy zarzutu. Spójrzmy. Skoczyli równo, wysoko. Pozycja w strefie obrony Falaski. Bardzo agresywnie nawet Płos tutaj skoczył do tego bloku. Bąkiewicz na placu gry, Bąkiewicz na przyjęcie. Bąkiewicz, aby zatrzymać armatę Michała Łaski. 23 do 19. Nie można teraz się pomylić. Ale skrót, kapitalnie to było zagrane. Co z tego? Bartman pomylił się, podarował piłkę rywalom. Winiarski, punkt. No, poszły błędy na dwie strony w identycznym stylu. Najpierw Bąkiewicz na stronę przeciwnika, potem prezent od Zbyszka Bartmana. Teraz zdobywa kolejny punkt, na pewno dużo emocji w końcówce. Wynikających, czy to z niepewności, czy z lekko drżących rąk, może być i tak. Wojtek wraca, Mariusz wlazły. Jednak wiara w to, że końcówki i odporność psychiczna będzie atutem Mariusza Wlazłego. Można ten set jeszcze wygrać, że wierzy Jacek Nawrocki, że to są tylko 3 punkty. Kłos, bardzo agresywny serwis, zobaczmy. Bartman tylko kiwa, ale idealnie. 24 do 20. O, brak reakcji w obronie drużyny Skry było widać. No przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że Zbyszek Bartman został posłany do boju w bardzo trudnej sytuacji. Nie miał za wielu możliwości wykonania ataku. Ta kiwka była perfekcyjna. Jago Violas na zagrywce. 24 do 20. Oglądaliśmy to w pierwszym secie. On też kończył wówczas zagrywka Jastrzębskiego Węgla. Out. Będzie out. No, taka zmiana jest katastrofą. Po to jest posyłany ten gracz, aby właśnie nie zepsuć, aby posłać pewną i trudną piłkę. Mariusz wlazł na zagrywce. Zdarzało mu się w tego typu sytuacjach decydować o wygranych swoich zespołów, czy to reprezentacji, czy Skry. 24 do 21, 3 asy są potrzebne. Czy jest to możliwe? Nie! W siatkę dzisiaj Mariusz Wlazły nie potrafi przełamać się na razie. 2 do 1 prowadzi Jastrzębski Węgiel, drużyna tego oto pana Lorenzo Bernardiego. No ale przypomnijmy, to jeszcze nie koniec. Takiej sytuacji byli też w pierwszym meczu. Zobaczmy, jak będzie dalej za chwilę. Sponsorem transmisji meczu było biuro podróży Alfa Star. Alfa Star. Czas na urlop.
Zobacz ciekawe życie. Chciałbym ulokować pieniądze, ojcze Chrzyste. Będę dom Krzysiek w rodzinie lepiej niż w dużym banku. Dam ci 3%. W kredyt banku, dużym banku dają na lokacie 6,5%. 6,5%? Moja oferta jest nie do ruszenia. Kapisz? Kredyt banku na lokacie 6,5% w skali roku. Na 6 miesięcy za nowe środki. A ty ile zarabiasz w swoim banku? Kredyt bank. Finanse z zasadami. Co za podanie. Doskonała akcja. Strzelaj! 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 Go! Coca-Cola, oficjalny sponsor UEFA Euro 2012. Nowy dezodorant Adidas. Extreme Power. Ekstremalna pewność. Magda jest zawsze na czasie. W zeszłym miesiącu chodziło o paski, ale dzięki bezpłatnym ogłoszeniom na Gumtree.pl Magda zmieniła paski na trochę kaski. Bo jak wiadomo, moda bywa w kratkę. Gumtree.pl. Bezpłatne ogłoszenia lokalne. Sponsorem transmisji meczu jest biuro podróży Alphastar. Alphastar. Czas na urlop. Jastrzębie Zdrój, na razie bardziej pomarańczowe niż żółto-czarne, bowiem to gospodarze prowadzą 2-1. Ten trzeci set chyba na najwyższym poziomie, takim też emocjonalnym. To tutaj było zmian z jednej na drugą stronę i to tutaj mieliśmy do samego końca zagadkę, kto zwycięży, ale to jednak ostatecznie gospodarze wyrywają partię, prowadzą 2-1. Zwykle to skra zmusza swoich przeciwników do popełnienia choćby o ten jeden błąd więcej. W większości są to większe różnice, a w tym meczu mam nieodparte wrażenie, zresztą poparte statystykami, że dzisiaj skra nie jest wolna od błędów własnych, od większej ilości i troszkę ma z tym problem, jak to rozegrać, gdzie przenieść atak. To jest drugi zaskakujący jakby brak reakcji bełchatowskiej skry ich rozgrywającego, że przy słabszej dyspozycji nierównej Mariusza Wlazłego nie mają alternatywy. Ich gra się w pewnym momencie absolutnie uprościła, a Jastrzębski Węgiel jakby tylko czekał na to, że dostanie te kolejne kontry. No set, w którym Jastrzębski Węgiel podejrzewam, że miał ze dwa razy więcej kontr niż poczekam bardzo z napięciem na statystyki, czy to jest prawda, że ta ilość kontr wygranych przez Jastrzębski Węgiel jest zdecydowanie wyższa i ich sama ilość sama w sobie była znacząca. 2-1, wracamy więc do gry w czwartej partii. Tutaj gospodarze pozostają w tej samej szóstce co poprzednia partia, więc Robboncy w miejsce Gabryszewskiego w porównaniu do wyjściowej szóstki. Natomiast Karol Kłos zostaje w drużynie Skry Bełchatów. To jest zmiana w drużynie z kolei mistrzów Polski. Nazwy. Piłka była do obrony. Rykoszet po bloku Kubiaka. To było mocne uderzenie, to jedno, a dwa, że piłka rozegrana przez Falaskę dobrze. Falaska. Siatkę jednak, 1-1. Oddany punkt zadarty. W dzisiejszym meczu Falaska gra, widać, strasznie wyizolowany, jeśli chodzi o swoją osobę. Dość zamknięty, słabo z korespondencją na zewnątrz. Mocno się denerwuje, sam zdaje się na siebie. Jakby troszeczkę nie przyjmuje też uwag z zewnątrz. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Nawet na czasach siada na ławkę dość daleko od Jacka Nawrockiego. No szuka gry. Bartek Kurek. Ma do jednego dla Bełchatowian. Kłopoty z przyjęciem musi wystawiać się Michał Kubiak. Wrzucony gdzieś tam Bartman. Jeszcze łasko, ależ mocno bije.
ten poziom gry. Michała Łasko wielokrotnie wyjaśnia te konfliktowe sytuacje, które ma Jastrzębski Węgiel. No, ma zagwozdkę teraz Jacek Nawrocki. Co zrobić, aby poprawić wydarzenia z trzeciego seta? Zatorski, Winiarski blokowany. Zatorski jakimś cudem wrócił, ale nie udało się utrzymać piłki w grze. Tak, kontynuując swoją myśl, to myślę, że Jacek myśli o tym, czym, ale może najpierw powinien sobie zadać pytanie, kim? O, taktyka najświetniejsza, wymyślona, przygotowana, musi znaleźć dobrego wykonawcę. Russell Holmes. Nie przewinie się ta piłka. Tak samo jak Kubiak, identycznie w taśmę trafił i oddał punkt rywalom 3 do 3. Te piłki posyłane tuż nad taśmą, no zawsze są obarczone tym ryzykiem, że to szczęście często decyduje. Karol Kłos na zagrywce, także po taśmie, ale on trafił. Robontje, punkt dla Jastrzębskiego Węgla. No, jeśli chodzi o ilość kont, dostaliśmy statystyki. 16 po stronie Jastrzębskiego Węgla, 50%. Tylko 10, ale to nie jest jakaś mała liczba, ale 20% skuteczność gry. To jest już troszeczkę dramat jakości gry. No, siatkę wygrywa. 4 do 2 w bloku. 17 aż akcji w ataku. 17 punktów po ataku Jastrzębskiego Węgla przy 8 akcjach z gry. No, 32% w ataku. To mówimy o grze poniżej pewnej normy dla wydarzenia, jakim jest półfinał. Mariusz Blazły, as serwisowy, albo wygrywająca zagrywka, jak kto woli, bo to jest poprawniejsze. W trzecim secie 9 ataków, żaden nieskończony, 3 razy zablokowany, 0 punktów. Potrzebny jest szalenie ten zawodnik, potrzebny jest kapitan Skry, jeśli chcą wygrać, bo dzisiaj Jastrzębie prezentuje się wystarczająco dobrze, aby wygrywać. Na razie 2 do 1. Michał Łasko, musi odpowiedzieć na niego Mariusz Blazły. Ta różnica, która rzuca się już aż nadto w oczy, to jest na tych pozycjach numer 4, czyli atakujący. Bartman. Lekka zagrywka kierowana na Zatorskiego i Kurek kończący, czy out? Out pokazuje arbiter, out przyznaje Lorenzo Bernardi, uspokaja swojego rywala, widziałem, ale Jacek Nawrocki jest innego zdania. Zobaczmy, bo to jest kontrowersja. Piłka jest jeszcze nad... Jeszcze w powietrzu. Ułamek sekundy później potrzebny. No i tutaj challenge byłby bezcenny, bo boję się, że... że ten ułamek sekundy mógł zaważyć, tych kilka klatek, które nam brakuje, mógł zaważyć, że ta piłka mogła być minimalnie, ale w aucie będzie, zdaje się, żółta kartka dla trenera drużyny bełchatowskiej, Skry, jeśli dobrze zauważyłem. Mariusz Blazły ma obowiązek jako kapitan przekazać tą informację, Był wściekły Jacek Nawrocki po tej akcji, bo to jest kolejna sporna sytuacja, ale to, co mówiliśmy... My się nie podejmujemy. Nie chcemy być sędziami w tej sytuacji. Tak jak mówię, skłaniałbym się, że bardziej w polu niż poza, ale to ujęcie jednoznacznie tego nam nie wyjaśni. Nie mogą teraz dać się ponieść emocje, bo stracili 2 punkty w tej akcji spornej. 7 do 5 prowadzi Jastrzębski Węgiel, oddane 2 punkty. No i jeszcze teraz tutaj... część pretensji muszą zawodnicy Skry wziąć na siebie i tego problemu. Jeśli jest pojedynczy blok, no, bicie pod linię, to jest zawsze ogromne ryzyko. Ależ teraz szczęśliwy Winiarski, piłka przetoczyła się po taśmie, gdzieś tam zaskakując jeszcze Ruska gotowego do obrony. Ale na coraz trudniejsze sytuacje boiskowe skazuje się bełchatowska Skra. Coraz mniej czystych, klarownych akcji. No, ta tendencja, jeśli się utrzyma, to Jastrzębski Węgiel jest na dobrej drodze do przedłużenia rywalizacji. To jest tylko jeden punkt przewagi. Tu jeszcze wszystko jest możliwe. Proszę, jaka odpowiedź. Kurek, właśnie tak trzeba odpowiadać na boisku rywalo. Spojrzał
przez moment spojrzał Bartosz Kurek w stronę Michała, ale no nie broni ani jednego, ani drugiego. Michał dość spokojnie zareagował, że nie podobało się, ale Bartosz Kurek nie miał miny. Ale też uśmiechnął się Michał łasko, zobaczył, kto to nie... No i wrócili szybciutko do gry na Mistrzowie Polski. Mimo że potrójny blok, dużo od otwartej prostej. Michał tym razem przed siebie. We must play with the technica. Remember, boys. Bloku bardzo brakowało w grze, jeśli chodzi o element punktujący. W secie trzecim, 4-2, tu już wspominaliśmy o tej statystyce. No ale mankamentem podstawowym była jednak różnica w skutecznym ataku. No to jest przepaść. 20% na tym poziomie, nie ma jak zniwelować i tymi elementami. Blok jest nieprzewidywalną historią. No mogą się przydarzyć 4-5 asów serwisowych, może się przydarzyć seria bloków, ale się nie przydarzyła. Nie przydarzyła się. 3 asy mieli bełchatowianie, ale aż 2 piłki pomylone, stracone, zepsute. 32% w ataku, to co mówisz, i aż 6 punktów w ataku oddanych bezpośrednio. No ciekawie nam się rozpoczął ten set czwarty. Coraz większe napięcie czuć na boisku. Michał Łasko, trzecia kolejna piłka do niego posłana i to jest trzeci kolejny blok na tym zawodniku. Pliński tym razem. No, patrzy Bernardi na swojego rozgrywającego, ale potakuje mu. Dobrze, dobrze, mogłeś to wybrać, mogłeś to zrobić. Próbujesz odbudować swojego zawodnika, ale czwarty raz chyba tego nie zrobi. Tak jest, do Kubiaka, block out. No, nie jestem pewien, czy Kubiak nie znalazł się po stronie przeciwnika. Piłka bardzo długo jeszcze leciała. I to sprawa do dyskusji. To pokazują teraz bełchatowianie. Nie będzie oczywiście zmiany decyzji, ale przy challenge'u jestem przekonany, że mogło być na korzyść Skry. Bądźcie po siatce, piłka przyjęta, zobaczmy, wlazły, kończy, wraca nam do gry kapitan Skry. Ale sama reakcja bloku Jastrzębskiego pokazuje, że traktowali wlazłego w tym ustawieniu jako ostatnią opcję do wystawy. Awiniedo, no ja sobie zadaję pytanie, czy te ostatnie akcje w takim ciągu do Michała łasko grane tak wysoko, to do końca był dobry wybór. Awiniedo, co zrobi? Kogo teraz wybierze? Jeszcze raz Kubiaka i po bloku punkty dla Jastrzębskiego Węgla. Szukanie takiego rozłożenia ataku. To nie ma być sztuka dla sztuki, to rozgrywający musi wyczuć. Nikt nie ma żadnych pretensji za rozgrywanie seriami do jednego zawodnika, ale jest pytanie, czy jest to rozegranie, czy jest to wystawa? Awiniedo właśnie. Balaska przez środek, kłos, to było idealnie zrobione. Zabrzmi to może dziwnie, ale powiem otwartym tekstem, Skra musi poszukać znowu pewności w grze. Oni w kilku ustawieniach nie mają takiego przekonania, że wszystko uda się. No, zabrakło niewiele. Dobry, pasywny blok, ale nie do końca. Ale na 3 zepsute akcje przez łaskę znalazł rozwiązanie Winieto. 3 razy posłał do Kubiaka i on 3 razy skończył. Ale to już była forma raczej rozegrana, prawda? Ta piłka jest szybka, w tempie. A Kubiak sobie... Jas serwisowy, jeszcze Kubiak dokłada czwarty, kolejny punkt. Mamy remis. A dzisiaj bardzo harmonijnie wygląda gra drużyny Jastrzębskiego Węgla i ogromne wsparcie Kubiaka dla Michała Łasko. Może troszeczkę gra środkowych zniknęła, ale nie odpowiada tym samym drużyna Skry. Jeszcze raz potężnie Zatorsku trzymał w grze, wlazły, wrzucony na blok. Niepotrzebnie chyba Michał Kubiak. Wcale się nie dziwię, że bronił, bo faktycznie miał prawo sądzić, że był blok. I prawdopodobnie tak było. Tak, po palcach chyba Michała Łaski poszła piłka, więc absolutnie słuszna decyzja, zwracam honor. Kurek.
Ogu teraz mocno, teraz nikt nie wstrzymuje ręki, to jest dopiero środek seta, sytuacja jest bliska punktowo, więc każdy próbuje zdobyć przewagę. Kurek trafia z szóstej strefy. Bardzo dobry wybór. Nie powiem, że jeszcze nastąpiła zmiana strategii Falaski, ale to jest jakiś symptom, że hiszpański rozgrywający już dzisiaj tak nie wierzy mocno w Lazłem. Kurek na zagrywce. Lider w dzisiejszym meczu. Bartman. Bartman, no na, można powiedzieć, że na nosek rozgrywającemu, choć ryzyko było ogromne. Ale odpowiadają tym samym pipem. Odciążenie teraz Michała Łasko. Przynajmniej stworzenie dwóch miejsc zagrożenia wyprowadzenia ataku. To już Jastrzębskiemu Węglowi daje pewien komfort. Russell Holmes. Kłopoty z przyjęciem. Zatorski wyłączony. Falaska. Winiarski na siatce powalczył. Opłaciło się. Falaska jeszcze raz do Winiarskiego zmieścił. Zobaczmy. Kubiak musi rozegrać. Trudna piłka, ale dla remonącego zawodnika idealna. Udało się. Ściekły teraz Kurek, bo to była piłka do obrony. To właściwie był miękki plas. Nie zrobił kroku do tyłu Zatorski, nie ruszył Kurek, brak porozumienia. Russell Holmes po 13, zrobił nam się fantastyczny mecz. Zatorski, płaska piłka, wlazły, zdążył, ale utrzymana jeszcze w grze. Zobaczmy, Bartman leciutko plasował. Falaska sytuacyjnie do Winiarskiego na podwójnym bloku, ale to była trudna piłka. Michał Łasko dzisiaj jako skrzydłowy spisuje się doskonale. Układ dłoni, układ bloku nie pozwala na wybicie. W ogóle dzisiaj gra o blok, Marcin, nie masz wrażenia, że jest absolutnie po stronie Jastrzębskiego Węgla. To oni korzystają z bloku. Dobre dogranie i to od razu skutkuje akcją przez środek. Kłos. Jak to często mówi Rysiek Bosek, blok jest przyjacielem dzisiaj Jastrzębskiego Węgla i to blok skry. Karol Kłos na zagrywce. To jest ciągle remis. To jest ciągle sytuacja, w której każdy może być zwycięzcą tego seta, bądź się nie zdążył Karol Kłos. Ukrył do samego końca to zagranie. Dobra reakcja Daniela Plińskiego, ale ta kontrreakcja przeciwnika, który ma do końca kontrolę nad piłką, została wykorzystana. Michał Łasko, 15 do 14, przeszedł. Przekroczona, tak. Wszedł w boisko. Brawo, przyznaje też rację arbitrom Lorenzo Bernardi, przyznaje się do błędu Michał Łasko, okej, zdarzyło się, przepraszam. No, ale to jest minimalny błąd, milimetr dosłownie, milimetr gdzieś tam nastąpił na linię. Mariusz Wlazły, jaka odpowiedź atakującego skry? Siatkę psuje dzisiaj mnóstwo piłek Mariusz Wlazły. Przerwa 16 do 15, druga przerwa techniczna. Ej, Karol! Uwaga! Jak mają problemy, blok u nas! Zabezpieczamy tą kiskę! Z środka zabezpieczamy kiskę! Priorytet, zabezpieczyć kiskę! Dobra? Nie możemy dać! Ale to kiska, bo nie! Zabezpieczamy kiwkę, tak? Jacek Nawrocki uczula i to samo zaraz Falaska, który pewnie nie do końca słyszał, bo mówi bądźcie kiwka. Bo rzeczywiście kilka takich akcji padło, ale czy to jest rzeczywiście ten element, który tutaj cokolwiek rozstrzyga? Trzeba ustalić, nie, też właśnie bym zwrócił uwagę, że to nie jest żaden problem kiwki bocie, bo to jest bardzo rzadko. Natomiast charakterystyczne, on kiwa nad blokiem centralnie w środek, to jest strefa konfliktowa. Albo trzeba wyznaczyć jednego zawodnika nieblokującego do przejęcia tej strefy. Miński, no chyba tylko on umie z takiego zgiętego łokcia, z tak nisko, szybko rozegranej piłki idealnie trafić.
To był ekspres z Bełchatowa, Winiarski na zagrywce. No jest kilka problemów do rozwiązania po stronie. Przede wszystkim nierówna gra zawodników. Serwisowy. Trafił idealnie. Popularny Winiar. Między Ruska a Bartmana zrobił jeszcze przyrów taki Bartman w kierunku swojego libero. Winiarski na zagrywce po raz kolejny. Teraz Rusek. Idealnie dograna piłka, oj nie. Do gwizdania. To był błąd rozgrywającego, a Michał Łasko jeszcze w dodatku niezagwizdaną piłkę powinien zmieścić w polu. Oddali dwa, teraz trzy punkty z rzędu, dosyć prosto Jastrzębianie. I właśnie tak nie mogą grać z mistrzami Polski, tak ze Skrą nie wolno grać. Dobrze, że ta akcja zakończyła się punktem dla Skry. I nie kibicuje tu nikomu, tylko po prostu odbicie rozgrywającego Jastrzębskiego Węgla było natychmiast do odgwizdania. I dyskutują o tym Jacek Nawrocki i Daniel Bliński tutaj z arbitrami. Próbuję jeszcze uspokoić podopiecznych Bernardi. Przy dobrej sytuacji byli przed chwilą i sami własnymi błędami pozwolili Skrze wrócić do gry. A to z kolei prezes Skry Bełchatów. No indywidualne indywidualności tu się mogą ujawnić teraz. Który z zawodników, czy to Jastrzębskiego, czy Bełchatowa podejmie takie decyzje, chociażby jak Winiarski. As serwisowy numer dwa, wygrywający serwis Michała Winiarskiego, kolejny. Robi się bardzo trudna sytuacja. Czyżby czekał nas tutaj break? To jest ustawienie, w którym już wcześniej mówiłem. Michał Kubiak jest na lewym ataku, ale musi stać na połowie boiska. Paweł Rusek też bierze bardzo duży wycinek boiska, a Zbyszek Bartman prawie przylepiony do linii. Bądźcie, teraz silnie, mocno, teraz nie kiwał. No i brawo Lawiniedo, bo wcale nie było takie ewidentne, że z tej pozycji. O nie, piłkę miał na wyskok. Ta parabola lotu piłki była dość swobodna. To w powtórce widać, że nie było zbyt wielkie ryzyko. Wątpię zagrywka. Niesamowicie trudna. Musi pójść piłka do Kurka. Będzie potrójny blok. Jeszcze grają Jastrzębianie. Zobaczmy, co wymyśli Winiedo. Do Łaski. Jest punkt. No, szalenie ważna kontra. Szalenie ważna kontra. Zmienił Michał kierunek ataku, bo ataki te do skosu były już powoli odczytywane. Widzę, że Michał Łasko zaczyna naciągać mięśnie łydek. Zaczyna się powoli, zaczyna narastać zmęczenie. A trafia Mariusz Wlazły. To jest wciąż 20-18. Tutaj ważą się losy nie tylko tego seta, a może całego meczu. Tak, pamiętajmy o tym, że nie gramy na punkty za wygrane sety, gramy o zwycięstwo końcowe. Zespoły przeżywają różne fragmenty, jeśli chodzi o jakość gry. Kto sobie z tym poradzi? Ta akcja dzisiaj funkcjonuje perfekcyjnie. Szybkie rozegranie na lewe skrzydło do Michała Kubiaka, kiedy on przyjmuje. Nieodparte wrażenie i rzuca się w oczy, że Zbyszek Bartman dzisiaj w ataku jest ostatnią opcją, jeśli chodzi o skrzydło. Nie do Zatorskiego, będzie Kurek na podwójnym bloku, broni Bartman, teraz bardzo ważna obrona. Zobaczmy, Rusek dobrał dobrze. Bardzo dobra. Jeszcze gramy, jeszcze nieskończona akcja, będzie oddana piłka za darmo. Zobaczmy, kontra, Falaska, Wlazły w takim momencie daje punkt Skrze. No to ciekawa sytuacja, z której przy tak kapitalnie dociągniętej piłce przez Pawła Ruska do skrzydła Michałowi Łasce lekko zadrżała jednak ręka. Przez środek punkt Russella Holmesa. Dobrze, dobrze dzisiaj gra ten zawodnik. Swobodnie wykonuje swoje akcje z przekonaniem, a Winiedo dokonuje dobrych wyborów. No idziemy punkt za punkt. 21-20. No ale ten jeden zapasu mają jednak siatkarze Skry. Ależ teraz
Przestrzelił Kubiak. 22 do 20. Tak idąc można zakończyć ten set. Tak skra wyrówna stan meczu. Okay, remember that we have the power for win, not only with the our power, but with the technical. Okay? The position now in reception. Not too much in front, and if he serve very strong, defense. Come on! Okay. Tak, mamy odpowiednią moc, siłę, aby wygrać, ale to nie siłą i mocą musimy wygrać, a techniką naszą. Teraz podpowiada Lorenzo Bernardi, no i oczywiście korekta przyjęcia, jeżeli jest bardzo mocna, to teraz bronimy. Bronimy, utrzymujemy piłkę w grze za wszelką cenę. Zmiana, Możdżonek w miejsce Kłosa. Stawiają na blok i może doświadczenie, które jest po stronie Marcina Możdżonka, większe oczywiście od Karola Kłosa. To może być jakaś opcja. Trzech w ataku w Jastrzębskim Węglu, ale Bartosz Kurek się myli i z tej taktycznej zmiany już się wycofuje drużyna Skry. Gawryszewski w miejsce Bądź z kolei, odpowiada Lorenzo Bernardi, a powrotna zmiana będzie, Kłos wróci na plac gry. O podobne parametry Gawryszewskiego i Kłosa, tu rywalizacja z prawą otwartą. A ważne Łasko, Bartman i Gawryszewski. To jest w tej chwili pierwsza linia Jastrzębskiego Węgla. To jest szansa na blok ewentualnie buktowy, a ten blok jest potrzebny. To jest cały czas punkt straty. Falaska, Kurek z szóstej strefy. Idealnie to zrobił Falaska. Dobre tempo, szybko piłka rozegrana. Spójrzmy, jak niewiele różni. Gdyby Karol Kłos wyprostował rękę, idę o zakład, że mógłby tą piłkę również sięgnąć. Kłos na zagrywce. Plot Karola jest trudny. Musi dolnym sposobem wystawiać. To była piłka po prostu podniesiona. Zobaczmy, Winiarski teraz wystawia do Wlazłego. Bronią jeszcze Jastrzębianie. Łasko mocno. Broni Falaska. Obronił Falaska. Kapitalna piłka, bardzo ważna. Nie kończy Wlazły. Drugiej kolejnej piłki sytuacyjnej. Łasko. Także nie kończy Falaska. Co on teraz wyprawia w obronie? Winiarski. Gramy dalej. Stronę. Gramy. Piłka zmieszczona idealnie. Gawryszewski jest punkt. Ależ akcja. To było siatkarskie przeciąganie liny. Każdy zespół robił co mógł i wyprowadzał akcje ofensywne, ale nie na tyle mocne. To było mistrzostwo świata, to co w obronie wyprawiał Falaska. Wyjął dwie piłki niewiarygodne. Chyba tylko on sam wie, jak to podbił. No, Michał Kubiak też mu tutaj wturował po drugiej stronie, dając szansę swojemu zespołowi. Tak czy inaczej, akcja sytuacyjna przeniosła się na stronę Jastrzębskiego Węgla. Michał Łasko. Mocno, ale przyjęta piłka. To jest wciąż idealna sytuacja, by skończyć seta. Jest kontra Jastrzębiany. Mocno! Bartman trafia. Jeszcze gramy. Jeszcze nie koniec. Winiedo do Łaski. Ten za trzeciego metra. Będzie punkt. Jest punkt. 23 do 23. Remis. Jest kłopot ze skończeniem pierwszej akcji. Po stronie Skry. Oj, patrzę teraz na mistrzów Polski, oddychają bardzo głęboko. Wydawało im się, że 23 do 20, że teraz zdobywają punkty, że to kończą ten set jednak. No, kluczowe, jeszcze słuchajmy czasu. Tak, chwilę oddechu, bardziej uspokojenie nerwów. Tak naprawdę Bełchatów nie popełnił jakiegoś ewidentnego błędu w swojej grze. Wręcz odwrotnie. Dobrze bronił, dobrze atakował, ale nieskutecznie. Bartosz Kurek uderzył kapitalnie, ale jeszcze lepiej w obronie zachował się Kubiak. To zapamiętałem z tej ostatniej akcji. Natomiast ewidentnie nie wzrasta ani nie polepsza się gra Mariusza Wlazłego. Jego skuteczność jest dalej bardzo niska. Miał dwie piłki sytuacyjne, ale takie, które w normalnej dyspozycji byłby w stanie skończyć. Dzisiaj został dwa razy podbity. Łasko. Mocno, Zatorski na trzeci metr, Winiarski, gramy dalej, jeszcze nieskończona akcja, jest szansa na kolejną kontrę, Bartman, punkt,
24-23. Przy tej skuteczności gry na kontrach Jastrzębski Węgle ma prawo myśleć o tym, że naprawdę są w stanie dzisiaj ten mecz wygrać. A Skra utknęła na dobre. 24-23, to jest piłka meczowa, trafił Kurka, gramy, zobaczmy, Winiedo, Gabryszewski, jest blok, ależ odpowiedź w takim momencie. Można powiedzieć o tym, że Winiedo przeszarżował, chciał zostać gwiazdą tego meczu, miało być rozegranie. Jak zawodnicy Skry odczytali, że blokiem skoczyli do pierwszego tempa, to już jest ich tajemnica. Po 24 tutaj wszyscy na stojąco teraz oglądają końcówkę tego seta. Mariusz Wlazły on na zagrywce. Zobacz, przyjęcie idealne. Kubiak, Bartman. Znowu bije po skosie Winiarski. Nie da rady Falaska. Druga piłka meczowa. Tak, emocje na hali, cała atmosfera. Wygląda tak, że Skra się broni. Atakuje Jastrzębski Węgiel. Jeszcze czas. Jacek Nawrocki poprosił o czas na zagrywkę. Wszedł Thiago Vojolas. Próbuje jeszcze wybić rywali, próbuje jeszcze uspokoić swoich. Jacek Nawrocki. No, no, no. Czyżbyśmy tutaj mieli kolejne starcie jutro? Czyżby mecz numer 4 nastąpił? Próbujemy walczyć, dobra? Chyba nie ma żadnych uwag konkretnych co do rozegrania. Ale gdy się spojrzy na ostatnie akcje Skry, to widać wyraźnie, że w tych ustawieniach naprawdę piłki nie idą do Wlazłego, idą do Winiarskiego, który napotkał od razu na podwójny blok. Jastrzębie w jakiś sposób wykorzystuje od strony taktycznej analizy gry do tego momentu meczu. A teraz ustawienie Skry. Na lewym ataku Falaska, Pliński i Winiarski w pierwszej linii. Zobaczmy, Zatorski kłopoty z przyjęciem. Wlazły kończy! W takim momencie wybrał swojego nominalnego lidera, ale niekoniecznie dzisiaj. No nie może rezygnować też Falaska. Oczywiście z rozegrania. To troszkę jest potwierdzenie moich słów, że Jastrzębie miało prawo myśleć, że piłka nie pójdzie do Falaski. Winiarski na zagrywce. 25-25. To jeszcze nie jest koniec. Cały czas wszystko tutaj możliwe. Rusek trafiony. I to było ustawienie. I rozpocząłem myśli. Tutaj pamiętamy, jak Michał Winiarski trzykrotnie wykonywał zagrywkę. I zdaje się, dwie były na tyle mocne. Podobne do tej ostatniej. Odwraca nam się to wszystko. 26-25. A więc piłka setowa teraz dla Skry. Czy będzie tiebreak? Zobaczmy. Minie to. Łasko! Jeszcze gramy. Zatorski zdąży, nie zdąży. Brakowało niewiele, żeby piłkę jeszcze utrzymać w grze, ale to była dobra akcja po stronie Jastrzębskiego Węgla. No kapitalny. Kapitalny pojedynek. Teraz zawodnicy wnieśli się naprawdę na doskonały poziom. Nie mamy w ogóle błędów. Wszystko nam się rozgrywa w czystych akcjach siatkarskich. Gawryszewski. Zatorski, dobre przyjęcie, można spokojnie zagrać. Kurek kapitalnie, to jest mistrzostwo świata, co grają teraz obie drużyny. Prawie bez błędu na najwyższym światowym poziomie. Jest moment strasznie trudny. Każdy błąd, teraz indywidualny, będzie kosztował. Co robi Jacek Nawrocki? Wprowadza Woickiego na zagrywkę. Chce skończyć, aby tempo złożył coś potwornie trudnego. Wiemy, jak taktycznie potrafi zagrać. No spójrzmy na ustawienie Jastrzębskiego. Przeanalizujmy. Michał Kubiak wchodzi strasznie głęboko w boisko. On jest na lewym ataku. Pseudo dwóch przyjmujących w zasadzie. Praktycznie tak. No i nerwowo. Kubiak łasko sytuacyjnie na potrójnym bloku. Broni Wlazły utrzymał. Zobaczmy. Kurek będzie kończył na potrójnym. Auty. Przedłużamy mecz. Blokaut. Ależ pojedynek. To jeszcze nie koniec emocji w Jastrzębiu Zdroju. 2-2 wybrnęli z bardzo trudnej sytuacji siatkarze Skry Bełchatów. No i oby nie pluli sobie w brodę po tym meczu, bo była szansa na skończenie. A tak, będziemy mieli tiebreak. Sponsorem transmisji meczu było biuro podróży Alphastar. Alphastar. Czas na urlop.
dobrze się ustawisz. Tiguan City Line z systemem Park Assist. W standardzie Volkswagen Das Auto. To jest Maciek. Maciek chce pozbyć się rzeczy. Nie ma problemu, Maćku. Możesz natychmiast pozbyć się wszystkiego na Gumtree. Za darmo. Gumtree.pl. Bezpłatne ogłoszenia lokalne. Co za podanie! Doskonała akcja! Strzelaj! 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 Go! Coca-Cola, oficjalny sponsor UEFA Euro 2012. Chcesz postrzelać? World of Tanks. Najlepsza europejska gra online 2011 roku. Strzelaj za darmo na czołgista.pl. Ciekawe życie. Sponsorem transmisji meczu jest biuro podróży Alphastar. Alphastar. Czas na urlop. Wracamy do Jastrzębia Zdroju. Tutaj 2-2, a więc będzie potrzebny tiebreak, aby rozstrzygnąć, kto zwycięży w starciu numer 3 półfinału plus ligi. 2-0 prowadzi Skra Bełchatów w półfinałach, a więc dzisiaj zwyciężając w tym meczu zakończy tą rywalizację i zagwarantuje sobie występ w meczu o złote medale. Jastrzębski Węgiel musi zwyciężyć. No i teraz pytanie, czy po tak przegranej czwartej partii to gdzieś w głowach nie zostanie jeszcze? Trzeba byłoby stwierdzić, że nawet nie wchodzę w analizę statystyczną, ponieważ ona jest bardzo złudna. Większość parametrów wskazuje na to, że Jastrzębski Węgiel powinien już się kąpać i oczekiwać na mecz jutrzejszy. Skra wyszła z ogromnych problemów. Choć może nie do końca oceniam sprawiedliwie, bo to Skra też miała pewną przewagę, którą utraciła w tym czwartym secie. W okolicznościach też dziwnych. Skupiłbym się na zagrywce. To, co się działo w polu zagrywki w ostatnich, zwłaszcza gdy na zagrywce był Winiarski, to było kluczem i ratunkiem się okazało dla jego drużyny. I na pewno wszyscy zapamiętamy z tego seta czwartego na pierwszą piłkę meczową. Na podwójnym bloku atakował Bartosz Kurek. Liniedo mógł zostać mistrzem ceremonii, bo gdyby to rozegrał, bo ja bym powiedział tak, że on piłki nie miał prawa dostać i poszedłbym w ciemno gdzieś do skrzydeł. Nie wiem jak zawodnicy, jeśli będę miał okazję, to spytam tych dwóch zawodników Skry, co wam wpadło nagle tak fantastycznego do głowy, żeby we dwóch skoczyć do Gawryszewskiego. To był najlepszy wybór z możliwych. Uratowali meczową piłkę. Rozpoczynamy tiebreak. Michał Kubiak będzie jako pierwszy serwował. Przypomnijmy, musi tu wygrać Jastrzębski Węgiel, aby utrzymać się w grze. Czy jeszcze jutro będziemy spotykać się na kolejnym meczu Jastrzębian i Bełchatowian? Zobaczmy. Kubiak w siatkę. 0-1. Set czwarty był na kapitalnym poziomie, na to warto zwrócić uwagę. Bardzo mała ilość błędów przy tak intensywnej grze. Wiele akcji czysto siatkarskich. Może się ten mecz podobać nie Lorenzo, tylko od strony emocji. Lorenzo Bernardi powiedział po tym pierwszym meczu, mieliśmy go w ręku, mieliśmy zwycięstwo po naszej stronie, ale jednak oddaliśmy rywalom i to samo wydarzyło się w partii numer 4. Jeśli przegrają tiebreak, to można powiedzieć, że w dużej mierze przez własne błędy, gdzieś może w głowach też. Tak, ja bym chyba tego Marcin nawet nie nazwał błędami. Przegrali kilka akcji siatkarskich, których mieli częściową przewagę sytuacyjną, a teraz zaczynają tiebreaka od 0-2.
Tak samo było w pierwszym meczu. 2-1 prowadził Jastrzębski Węgiel, aby przegrać w całym meczu 2-3. Teraz trzecia piłka, blok. Jeszcze Rusek bardziej po piłkarsku, po bramkarsku wyciągnął 3-0. Bardzo ciężko było zebrać się po raz kolejny Michałowi Łasko. Bardzo źle wygląda teraz sytuacja dla Jastrzębian. Muszą szybko wyczyścić te pierwsze akcje. Troszkę nie umiem zanalizować, albo nie rozumiem, dlaczego tak mało piłek do ataku dostaje Zbyszek Bartwan. W tych sytuacjach, gdzie piłka jest w miarę dograna, on jest na lewym ataku, to w końcu jego wiodąca pozycja. Te wskaźniki nie są jakoś, no Kubiak 5 ataków, Zbyszek 6. Ty masz już całościowy, tak? 20 ataków w całym meczu policzyłem, tak. No to nie jest to jakoś bardzo mało. 5 akcji na set wychodzi średnio. Ale w niektórych akcjach, w niektórych ustawieniach, chociażby właśnie w tym, no wydaje się, że nie musi być Michał Łasko tym pierwszym, który dostaje za każdym razem wystawę. Miguel Angel Falasca na zagrywce. O, są kłopoty z przyjęciem. No jest, poszła na lewo piłkę. Bartman po bloku, dobrze, chociaż to nie była chyba idealna wystawa. Wcześniejsza byłaby formą rozegrania, a teraz była bardziej formą wystawy, ale to już nieważne. Tu nie wnikajmy aż tak głęboko. Russell Holmes. O, nieprzyjemny, no. Nieprzyjemny flot, jeśli chodzi o parabolę lotu. Trzeba mieć nerwy, aby to odczytać. I dodatkowo odważyć się przyjąć to na palce. 4-1. Bardzo dobra sytuacja wyjściowa na początku piątego seta dla Skrybełkatów. Kurek na zagrywce. Jeśli teraz jeszcze dołoży jakiś punkt. Nie dołożył, ale utrudnił szalenie rozegranie. Winie do przerzuca do Bartmana. Znowu wybrnął Zbigniew Bartman. A nie można z tych sytuacji wstrzymywać ręki. O, widać już spore zmęczenie. Patrzę na zawodników Jastrzębskiego. Mam wrażenie, że oni są wciut, przynajmniej wizualnie, bardziej zmęczeni. Byli blisko. W Łódzie Zbigniew Bartman też odczuwa już trudy tego spotkania. Brawo, włos zatrzymany. Ważna piłka. Łasko podbity, ale będzie out. Nie utrzymał piłki w grze Falaska, ale uderzenie Łasko po raz kolejny. Bardzo mocne. Już ponad 40 ataków tego zawodnika w dzisiejszym meczu, a więc przekracza swoją średnią z poprzednich spotkań. 5-3 dla Skry. Jeden punkcik odrobiony, ale to jest wciąż dobra sytuacja dla mistrzów Polski. Głos. No, mecz, w którym na pewno też wyjdą charaktery. Karol Kłos, Kubiak idealnie przyjął. Bartman, proszę, chciałeś, abym był częściej wykorzystywany, ale jest kontra, wlazły. Kwantence, nie. Nie, dobrze, to moja taka pierwsza sugestia. Tam drżała siatka, ale to nie po ataku Mariusza. 6-3, już ten punkt został odrobiony. Trudne ustawienie Jastrzębskiego, rozgrywający z lewego ataku biega. Kubiak znowu nieźle to było dograne, winie do Bartman, jeszcze Łasko, tylko on kończy w ostatnich akcjach, jaka decyzja, pole. Pole, przyznaje głos, Kurek wściekły na partnerów, nie dyskutujcie, przecież to my prowadzimy. Szkoda nerwów na dyskusję z arbitrami. W tych momentach to też wychodzi, no, ogromne doświadczenie na Bartosz Kurek. Można powiedzieć, że już jest doświadczony. On wie, że teraz nerwy nic by dobrego nie zrobiły. Sędzia i tak nie zmieni decyzji. Nie mamy możliwości weryfikacji. Blok Bontzie zatrzymał Plińskiego. No, robi się ciekawie. Robi się ciekawie. Te pojedynki 1-1. No, idealnie wybrał kierunek ataku. Niesamowita ilość informacji idzie z ławki jednej i drugiej do zawodników. Bartman lżej serwuje. To są zagrywki, aby zatrzymać Daniela Plińskiego. Wściekły teraz Bartek Kurek. Nie może zrozumieć, dlaczego ta wystawa nie poszła do niego. Dlaczego nie było pipe'u. Rzadko się zdarza, żeby Daniel Pliński przegrał. Tak naprawdę to wrócił z piłką i ze swoim atakiem w strefę, gdzie stał.
Holender. Zbyszek Bartman nie chciał zepsuć, zmienił formę zagrywki i zepsuł. I popełnił. 7-6 dla Skry, ale wrócili do gry, dogonili przeciwników. Mariusz Wlazły na zagrywce. Tak, wynik 6-3 to już był moment, którym robiło się bardzo niebezpiecznie. Winiedo sporo biega po boisku, nie ma dobrego przyjęcia. Wlazły, as serwisowy w takim momencie, nieprawdopodobne, przerwa w tiebreaku. W czwartym secie odbudował się Mariusz, miał już 60% skuteczności, skończył 6 piłek i teraz dokłada jeszcze as serwisowy. 6 piłek skończonych i as serwisowy, więc w sumie 7 punktów w tym czwartym secie. To już była lepsza postawa. No i teraz, w takim momencie, kiedy drużyna potrzebowała tego, trafił. Wracamy po zmianie stron. Ten mecz absolutnie pokazuje, jak siatkówka jest grą i trudną, piękną, nieprzewidywalną, ale dodatkowo ile wymaga precyzji i dokładności w tylu wielu elementach, w jakiej przestrzeni, żeby mecz wszedł na taki poziom. Blazły, jeszcze raz, znowu to mocno, potężna, nieprawdopodobne, Rusek nie utrzymał, Bartman nie dał rady sięgnąć. 9-6 i z powrotem 3 punkty przewagi. Nie mogą przy zagrywce Mariusza Wlazłego. Zawodnicy przyjmujący wspomagać jeden drugiego. Tu nie ma na to, nie ma szans. Muszą te boisko podzielić na równe części. Tak stanęło teraz Jastrzębie. Luciano Bożko na przyjęciu, ale to jest znowuż potwornie trudna sytuacja. 6 punktów brakuje do skończenia meczu. O, Bożko bezpiecznie, ale niezbyt dokładnie. Kubiak. Broni Zatorski. Blokowany Kurek. Brawo, brawo. Jeśli chodzi o rozegranie, o tempo, to na pewno było dobre. Natomiast nie w sytuacji, w której brak zagrożenia gry środkiem. Jolasz na zagrywkę w miejsce Bontie. No, muszą znowu tak jak Mariusz Wlazły zagrywką teraz powalczyć Jastrzębianie. Mogła się oderwać z krana dystans 10-6, czteropunktowy. A tymczasem mamy znowu wynik bardzo bliski remisu. Oj, nieczyste rozegranie. To jest gwizdnięcia. Dlaczego nie zostało? Łasko, dobrze, że skończył, bo byłyby kontrowersje. No i to samo powiem, co powiedziałem wtedy. Dobrze, że wygrało tym razem Jastrzębie akcję, bo absolutnie jedno można oddać arbitrowi. Ustawił nisko skalę oceny i puścił jednym i drugim. Był konsekwentny, ale nie uznam tego za pochwałę arbitra. Ale wolę chyba, że jednym i drugich ocenia tak samo, niż by mierzył ich różną miarą. Absolutnie tak. Naprzeciwko niego. Szóstka strefa, bliżej skosu, bliżej jedynki, jeżeli mają kontrakt. 9-8 dla Skrybucha. Słyszymy ustawienie taktyczne teraz do przeciwników. Naprawdę, te zmiany sytuacji, ta sytuacja punktowa. Przed chwilą mieliśmy akcję na 10, na 10 punkt drużyny Skry, którego nie zdobyły i uciekają im punkty i mamy blisko remisu. Jago Wiolasz jeszcze raz, Zatorski ponownie pod siatkę, czysta, Wlazły, trafia, jest boisko. Nie są przekonani, to tylko Michał Łasko. Dość wyraźnie pokazuje aut, ale to raczej pobożne życzenie. Według mnie było absolutnie boisko. No nie, dobre 25 cm tak, piłka weszła w plac. No i Michał Winiarski, który bardzo wiele przyniósł swojej drużynie i dodaje kolejny punkt. Niewiarygodne. W takim końcówka momencie Michała Winiarskiego, jeśli chodzi o zagrywkę, perfekcyjna. Ciekły Lorenzo Bernardi prosi o przerwę, bo znów 11-8. Co tylko odrobili, to ponownie stracili Jastrzębianie. Ba, hey boys! We are so close, eh? It's one ball! Come on, boys! Tak, tak. Nic dodać, nic ująć. Jesteśmy tak blisko. No tak, ale z drugiej strony tak daleko. Michał Winiarski, no teraz ta ostatnia zagrywka to była znowu
zagrywka, która no, nie pozostawia wielkich szans na przyjęcie. Nerwy na twarzach kibiców Jastrzębskiego Węgla. Czy jeszcze wierzą w to, że można w tym momencie odrobić trzy punkty? Były trzy punkty na początku. Odrobili raz, drugi. Czy teraz jeszcze będą potrafili? Winiarski. Teraz Paweł Rusek, dobrze. Trafił Michał Łasko, ale... Kto wie, czy nie był out. Na bardzo wysokiej pozycji złapał Mariusza Blazłego w obronie. Tego już nie rozstrzygajmy. Gramy kolejną akcję. Tu nie ma czasu na przeżywanie, na analizy. Palaska Winiedzo przy siatce. My możemy troszkę patrzeć na ustawienia nerwowo. Dobrze trafił Winiarskiego. Jest Blazły na potrójnym bloku. Block out, jednak nie dali rady. I to, co kończyło się w wielu przypadkach niezakończonym atakiem w końcówce. Tym razem powiem szczęście. Siatkarskie szczęście jest przy skrze. 12 do 9, 3 punkty przewagi i tyle samo do końca tego seta. To będzie oznaczało koniec rywalizacji półfinałowej. Wojcki na zagrywce. Obczujmy się w drużynę Jastrzębskiego Węgla. Dla nich o, Paweł Wojcki zaszarżował i przeszarżował. Bartman wraca w miejsce Luciano Bożko. Jeszcze nie wszystko skończone. To naprawdę... Cały scenariusz. No i co teraz zrobi Michał Kubiak na zagrywce? Zaryzykuje, pójdzie na 100%, czy może jednak wybierze wersję bezpieczną? Mocno, ale Winiarskim pewnie. Ależ teraz trafił bardzo ważny punkt ze środka Karola Kłosa. Swobodnie, swobodnie w miarę gra z kraja, jak na tę chwilę. To oni są bezpieczniejsi i to też widać w postępowaniu zawodników. Walaska. Mocno. W siatce zwolniła troszkę piłka Winiedo do Łaski. Jest punkt na pojedynczym bloku. Nie miał szans Bartek Kurek. Akcje 1 na 1 wydają się, że są mniej więcej w równowadze. Ale to znowu nie te akcje będą decydowały. Najpiękniejsze jest to, że będzie decydowała, podejrzewam, akcja jakaś konfliktowa. Wojtek, 13 do 11 to jest ostatni dzwonek dla Jastrzębian. Przy piłce meczowej będzie potwornie trudno. Russell Holmes, Zatorski, Walaska, Wlazły. Jest punkt. Przy dobrym przyjęciu jedna i druga drużyna nie ma problemu ze skończeniem akcji. Doskonale końcówkę wytrzymuje też Paweł Zatorski. Przyjmuje swobodnie i bardzo dokładnie. 14 do 11, trzy piłki meczowe, trzy piłki na wagę finału Mistrzostw Polski. Czy jest w stanie Jastrzębie to odrobić? Trzy punkty straty, a na zagrywce Bartek Kurek. Pierwsza piłka pójdzie na pewno bardzo mocna, zaryzykuje. Kurek, out. Nie trafił czysto, uciekła piłka. Wraca oczywiście Karol Kłos. No i mamy jedną akcję, w której niewielkie jest ryzyko po stronie Skry. Mogą zagrać swobodnie. Akcje ciekawe, nie podnosi bloku trener. Tutaj Winiedo nie zejdzie. A Kurka, mocna zagrywka, utrzymali drzew. Blazły kończy! Tak długo nie mógł wrócić do gry, ale w tych decydujących piłkach z 4 i 5 seta okazał się bezbłędny. A więc 15 do 12, 3 do 2 wygrywa Skra i to ta drużyna zagra w finale Plus Ligi. To był kapitalny mecz. To był mecz zmiennych sytuacji i mieliśmy w nim wszystko. Myślę, że zasłużone zwycięstwo Skry, ale dopiero w tym ostatnim secie. Drodzy Państwo, za chwilę będziemy tutaj w Jastrzębiu na wywiadach pomeczowych, na studio, a zaraz potem drugie emocje półfinałowe. A więc za chwilę kontynuujemy siatkarską przygodę na naszych antenach. Tymczasem z Jastrzębia żegnają Państwa Wojciech Drzyzga i Marcin Lepa, więc 3 do 2 wygrywa Skra i to ona jest w finale Plus Ligi. Drodzy Państwo, na tym nie spotkamy się jutro niestety na meczu numer 4, ale myślę, że do dzisiaj emocje to wspaniała walka.
nadzieję, Państwo, jeszcze chwilę mamy. Sponsorem transmisji meczu było biuro podróży Alphastar. Alphastar. Czas na urlop. PGS Grabełchatów wygrywa z Jastrzębskim Węglem i po raz ósmy z rzędu awansuje do finału siatkarskiej Plus Ligi. To był pasjonujący pojedynek.